Dzień dobry, moi mili. Witam was na moim kanale. Ze mną jest Tomasz. Skąd wiesz, że są mili? Może jakiś hejter nas ogląda? Nie ma tu hejterów. Są sami mili widzowie. Zostawcie komentarz o miłej treści, bo jesteście mili wszyscy. Po co byś miłym? Będziemy dzisiaj obstawiać walki FM19. Tak się składa, że bije się na tej gali, więc no cóż, jak taki dogryzający masz dzisiaj humor, to myślę, że będziesz mógł mi trochę dogryźć. Ja mogę dogryzać, bo nie jestem na redukcji. Tobie ciężko dogryzanie idzie ostatnio, ale staram się być kochanym chłopakiem wspierającym, dlatego jem w Klaudii kanapki z Nutellą, albo pizzę z ciekarnika Giuseppe. Wszędzie dookoła wala się jedzenie, nie? Naprawdę. Czasami właśnie coś sobie przegryzę i powiem, o, a ty nie możesz. Wszędzie dookoła się wala jedzenie. Jeszcze takie, które ja lubię najbardziej. Ale dobre pleczelki, które Klaudia lubi jeść. Moje ulubione, no. A to, żeby przypomnieć ci, jak będzie super już po walce. Żebyś żyła tą myślą. Będzie super, bo w końcu zakończymy nasz związek. To prawda. Pierwsza walka. Hater versus Bóg estetyki Nathan Marco. Bóg schizofrenii. To też, przy okazji. Co ja mogę tu powiedzieć? Myślę, że Nathan wygra, jeśli zrobi wagę. Bo z tego, co wiem, to ta waga tak trochę słabo mu idzie i trochę późno się za nią wziął, więc na pewno będzie mu ciężko, ale myślę, że wodą da radę zejść, jeśli się postara. I myślę, że później się dużo naje i jakby będzie miał bardzo dużą przewagę wagową nad hejterem, bo jednak jak widziałam ich na żywo, no to widać tą różnicę, że Nathan to jest naprawdę duży byczek, a hejter no trochę mniejszy byczek, więc myślę, że Nathan może go tam stłamsić. Nawet taka krówka, można by powiedzieć. Taka do przekąszenia przez Boga estetyki. Taka owieczka. Ale być może tutaj owieczka jest wypełniona w środku siarką, taka przygotował ją tutaj szewczyk Dratewka dla Boga estetyki i Bóg estetyki się nadzieje, bo moim zdaniem hejter ma szansę to wygrać, bo pojedynek nie jest w MMA, tylko w K1 i ta waga aż tak ogromnej różnicy, znaczy też zrobi różnicę nie oczywiście. Nie mówię, że nie ma szansy, bo uważam, że ma, bo po tym jak Nathan przegrał z Darol Vem, jestem przekonana, że wszystko może się wydarzyć na tym świecie. Tak. Freak fightów zwłaszcza. I warto powiedzieć, że przegrał tak, że Darol Vem robił sobie z niego bekę. No właśnie, więc no jestem w stanie uwierzyć we wszystko, natomiast myślę, że ma większe szanse tutaj. No ale zobaczymy. Ja mimo wszystko postawię na hejtera. Nathan, ja rozumiem, że on ma tą wagę, ale on po minucie jest tak spompowany, że te ciosy są pchane. To też prawda, no. Więc myślę, że tutaj mimo wszystko doświadczenie tego hejtera może go wypunktować, to prawda. Może go wypunktować. To jest K1, małe rękawice. Okej, Nathan na pewno to nie jest facet, który dostanie knockout. Będzie stał i będzie szedł do przodu, co by się nie działo, ale no on, to jest bardzo dużo mięśni, które musi dotlenić, on no, nie walczy technicznie, więc myślę, że szybko się spompuje, te ciosy będzie pchał i hejter go może wypunktować, szczególnie, że ma nieco większy zasięg. No, lubię Nathana Marconia, ale myślę, że hejter z nim wygra. Które wcale nie lubisz? Czy wszystkie? Wszystkie lubię. Wszystkie naraz najlepiej, jak uruchamia. Wtedy lubię najbardziej, ale myślę, że hejter tutaj wygra. A najbardziej, jakbyś miał wybrać wcielenie, to baba od Niemca, które lubisz, czy... Babka od Niemca była dobrym wcieleniem. Czy może Kim? Pierzasta gęś była też niezłym wcieleniem. Gęś, Kim tak. Jong-un. Ten chyba najmniej mi się ten aktualny Nathan podoba. Nathan wyzywający Szeligę. To już jest Nathan, który przegina troszeczkę mocno. Ale przy babie od Niemca był na takim dobrym poziomie kontrowersji. Dajcie znać, które wy wcielenie Nathan najbardziej lubicie, a które lubicie najmniej, a my przejdźmy do kolejnego zestawienia. Mamy, proszę ja was, zestawienie dwóch sympatycznych dziewczyn. Szeja, Klaudia Kołodziejczyk, tutaj znana prawda z serii Oglądam TikToki. Z moim chłopakiem, tak. No, właśnie nie chciałem dodawać, żeby trochę... No ale znana seria, oglądam TikToki, a Dominika Rybak, tutaj mają taki connection, bo ona z kolei nagrywa TikToki, nie więc... Wiem, wiesz, ale ja też nagrywa TikToki. No ale jednak z tej najbardziej znanej serii, no to z tego oglądania. Tutaj no mamy takie połączenie między paniami, jest taki konflikt, troszeczkę można powiedzieć, emocje no iskrzą na programach, mnóstwo argumentów poszło z dwóch stron i złych emocji. Myślę, że 2 września wreszcie panie dadzą upust temu, będzie krwawy pojedynek i wygra mimo wszystko Klaudia. Mimo wszystko. Mimo wszystko. Jak to Dominika mówi, będzie na show, podobno, więc zobaczymy. Podobno, zobaczymy. Ja dam siebie wszystko na pewno. Stawiam na siebie oczywiście. Myślę, że mam większe szanse w tym pojedynku niż Dominika. No i mam nadzieję, że trzymacie kciuki i kibicujecie. Mam parę asów w rękawie i mam nadzieję, że uda mi się je wyjąć z tego rękawa. Tak jak wy trzymacie kciuki, tak Klaudia będzie trzymać głowę Dominiki Rybak. No Dominika Rybak tutaj ma kilka solidnych argumentów. Tak, no Dominika na pewno jest szybka, zwinna, więc jakby to nie będzie wstyd, jeśli bym z nią
przegrała, tak uważam, bo naprawdę wydaje mi się dobrą zawodniczką. Ciężko pracuje, więc no naprawdę, naprawdę szacun dla niej, ale myślę, że... Szkoda będzie, żeby 3-0 się zmieniło w 3-1, ale to już niedługo. Szkoda będzie, no ale czasem tak trzeba. No szkoda. Na razie tam, no idziemy dalej. Przemek Szyszka kontra Norbert Daszkiewicz, czyli starcie trenerów. Szyszka, czyli jeszcze do niedawna Unik, aktualnie Copacabana. Norbert Daszkiewicz, reprezentujący 5D Gym, klub sportu walki założony przez niego samego. Wow. Tutaj mamy starcie starej szkoły z młodą szkołą, bo pomimo, że Daszkiewicz wygląda na starszego od Szyszki, to jest 15 lat młodszy. No, wyglądają podobnie. Podobnie, nie, no. Nie, Norbert nie, Norbert nie ma zmarszczek na czole, no. O tyle tutaj ten. Więcej walk ma Norbert. Norbert jest potężnym zapaśnikiem. Szyszka też jest niezłym zawodnikiem MMA, chociaż ma tylko dwie walki zawodowe. Obie wygrał. Szyszunia będzie cięższy. Zdziwiłam się, bo myślałam, że ma więcej, szczerze mówiąc. Na przykład tutaj Marcin Wrzosek ma 20 wygranych, jak widzimy. Tutaj są tylko dwie, więc trochę się zdziwiłam. Ale Szyszka chyba jest bardziej trenerem niż zawodnikiem, z tego co widzę. Tak można by wnioskować po rekordzie. No ja nie śledziłem jego kariery, więc tutaj nie chcę gadać głupot. Aczkolwiek patrząc stricte po stylu walki i warunkach fizycznych, ciężko wytypować zwycięzcę. Mimo wszystko dałbym na Szyszkę, bo mają catchweight 8.4, a Daszkiewicz na co dzień waży koło 8.6-8.7. Szyszka bliżej tutaj widzimy 9.3 jest deklarowana waga. Więc moim zdaniem na koniec dnia w oktagonie Szycha będzie ważył więcej. I... Na pewno. Warto zaznaczyć, że u facetów to nawet nie wiem, 8 kilo mogą zrzucić tak naprawdę poprzez samo odwadnianie, a później się naładować, więc te różnice mogą być naprawdę bardzo duże, więc nawet jeśli dojdzie tutaj do parteru, no to na pewno Szyszka będzie cięższy. Aczkolwiek to jest takie wskazanie, wiecie, 55 na Szyszkę, 45 na Daszkiewicza z mojej strony, bo naprawdę myślę, że to będzie bardzo bliska walka i bardzo ciężko tutaj wytypować zwycięzcę. To ja dla odmiany postawię na Daszkiewicza. Wierzę, że jednak parterowo będzie w stanie Szyszkę pokonać. No, ale zobaczymy. Też wskażę na fantastyczne fryzury obu panów. Ja identyfikuję się i mam nadzieję niedługo też się w taką wyposażyć. Przejdźmy dalej. Piotr Szeliga versus Marcin Wrzosek. Co sądzisz o tym zestawieniu? Świetne zestawienie. Jedno z moich ulubionych. Na tą walkę chyba czekam najbardziej. Szelminator kontra... nie wiem... jakiś zombiak. Co mogę powiedzieć? Ja wielki fan Piotrka. Tutaj wchodzą do klatki zasady, honor, ojczyzna, Bóg. Wszystkie takie dobre wartości i tutaj no mamy taką walkę trochę dobra ze złem, prawda? Piotr Szeliga walczący w imię miłości, próbujący bronić dobrego imienia swojej rodziny kontra jakiś tam typ łepek, można powiedzieć, który podkleił się pod falę hejtu i nienawiści na biednego zawodnika MMA i próbuje budować, a może nawet ratować swoją tutaj żałosną karierę, tak można powiedzieć. I no oczywiście, że mój głos tutaj na Piotrka Szeliego Szeligę w imię zasad, no jak mawia klasyk. Naprawdę? Nie, no myślę, że Wrzosek go zabije. Ale ja myślę, że Szeli psychicznie będzie miał bardzo ciężko, no. tak już mówiąc na serio. O, ale ciekawe, mają wagę open w ogóle. Więc, no ale to SK1, więc to nie robi aż tak, no nie? Jezu, waga open, to jest moje marzenie, nie? Naprawdę. Ciekawi mnie w ogóle, skąd się wzięła ksywka Polish Zombie. Bo jest z Polski. I jest zombie? A wiesz w ogóle, że ma wytatuowaną swoją ksywę na klacie? To może od tego jest ta ksywka. A, że sobie zrobił tatuaż? A właśnie, co było pierwsze, jajko czy kura? Napiszcie tylko niepoprawne odpowiedzi w komentarzach. Dobra, mój głos, tak szczerze, no na zombiaka. Mój też. No już... panowie mieli walkę ostatnio. Szeliga, wiadomo, kopnął tego low kicka, który skończył się tragedią. Natomiast wydaje mi się, że gdyby nie ten low kick, to dominację miał Marcin Wrzosek, z tego co pamiętam. Nie, on nie zdążył ciosu zadać. To było takie to szybkie. Był pierwszy low kick w walce, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to było ultra szybkie. To był sam początek walki i poleciał pierwszy chyba low nawet to był od Szeligi i łubudu. No nie, no Wrzosek jest bardzo zdeterminowany, żeby wygrać. Szeli będzie miał ogromną presję psychiczną na sobie i cały obiekt przeciwko sobie. Aktualnie jest na dużej fali hejtu, więc to jest trudne psychicznie. I tu jest duża szansa, że się podpali, spompuje, zawalczy emocjonalnie. Myślisz, że będzie bardziej wybuczany niż Majewski? O, no nie, no moim zdaniem... Bardziej niż La Luna? Tak.
jestem bardzo w szoku, jak strasznie ludzie Szeligi nienawidzą w internecie aktualnie. Pomimo, że nie rozumiem dlaczego aż tak, to czuję, że tak będzie. Że zaczną się gwizdy i buczenie i tłum poleci za tym momentalnie. No, nagonka jest ostra. Także Szeliga tak. Na pewno psychicznie będzie miał ciężko. No, czyli tutaj dwa razy na Marcina Wrzoska. Tak jest. Kolejna walka. Zadyma versus Tybori. Jest to rewanż za walkę z Fame Friday Arena 1 i ja życzyłbym sobie kolejnego remisu, żeby panowie za chwilę znowu się zmierzyli, bo była to jedna z najlepszych walk freakowych, jakie oglądałem kiedykolwiek. Naprawdę. No do... Pana była waleczka Zadyma Tybori. Ja bym chciał ich obejrzeć trzeci raz, żeby znowu zremisowali, żeby musieli się kolejny raz bić na kolejnej gali. I tak w nieskończoność. Totalnie. A wypłata leci. Mhm. I satysfakcja widzów. No dobra, no ale jakbyś miał obstawić, to kogo byś obstawił? Ja bym obstawiła Zadymę. Nie jest on najlepszym mówcą? Jest ale... doskonałym mówcą. O, to się pokłócę. Tak? Jest cudownym mówcą. No nie wiem, mnie się go słuchało dosyć ciężko, ale... Ale ja lubię, jak Zadyma mówi i zaczyna nawijać jakieś tam rzeczy. No bo wiesz, rozumiesz, bo to jest po prostu tak, że tutaj on myślę, że... Nie wiem, czy wygra z tym. Bardzo ciężko. Nie podejmę się typowania. Nie podejmę się typowania. Nie podejmę się. To jest zbyt bliska walka. No podejmij rękawice. Dobrze, uważam, że pierwsza runda będzie dla Tyboriego, druga będzie wyrównana i trzecia myślę, że będzie dla Zadymy i teraz tutaj dużo, że bardzo podobnie się rozegra scenariusz. Możliwe, że Tyburski zacznie trochę wolniej, Zadyma zacznie trochę szybciej, ale suma summarum, wszystko zależy od tego, czy w trzeciej rundzie Zadyma tak p***nie Tyburskiego, żeby go skończyć. Nie wiem, czy jest zdolny do tego. Czyli nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Zdania rabinów dzisiaj są podzielone. W każdym z nas są dwa wilki, oba nie wiedzą, kto wygra. Na Tanie Marconiu jest 10. Sos. Dobrze, no to kolejna walka, jest to Karaś versus Nowaczkiewicz. Co uważasz w tym zestawieniu? Jest to dziwne zestawienie, znaczy sportowo bardzo dobre. O, kategoria open. Czy to jest dobre zestawienie konfliktowo? No nie, ale nie musi takie być. Myślę, że to jest boks w małych rękawicach. Ostatnio oglądałem sobie, jak Karaś się bił i ja chyba dam na Roberta Karasia, dlatego że Nowaczkiewicz zabił mnie, ale jestem prawie pewien, że on się bił, że wszystkie walki dotychczas miał w formule MMA, ale jak nie wszystkie, to większość walk Nowaczkiewicz walczył w MMA. Boks to trochę inna gra, a boks w małych rękawicach to kompletnie inna gra. I Karaś z Filipkiem, z tego co wiem, walczył w K1. K1 chyba, no. Dokładnie, więc myślę, że jemu tutaj będzie bliżej. Znowuż Nowaczkiewicz jest cięższy, więc jak ta łapa siądzie na głowę, no to może być ciężko. Również trudna walka do wytypowania, mimo wszystko postawię na Roberta Karasia. Kuba będzie cięższy, to na pewno. Myślę, że się może szybko spompować, bo on jest mocno na masie teraz. Tak, no ja też wierzę tutaj w Roberta Karasia, że uda mu się to wypunktować jednak. Też obawiam się właśnie, że Kuba może się szybko spompować po prostu, no bo jednak widać, że no sporo przymasował. Jest dużo większy niż na swoich gdzieś tam paru ostatnich walkach, które miał. Więc obawiam się, że faktycznie no te mięśnie trzeba dotrenić, no nie? Jeśli tak. To jest boks, no to ta para może szybko się zagubić. I myślę, że Robert powinien sobie w stanie z tym poradzić. Jeżeli przetrwa te pierwsze tam 2-3 minuty, kiedy te ciosy będą najwięcej ważyć Kuby, to potem będzie tylko lepiej dla Karasia. Czyli 2-0 na Karasia. Tak jest, tak uważam. Right. No to czas na starcie byłego przeciwnika Karasia z najlepszym polskim aktorem. Sebastian Fabiański versus Filip Filipek Marcinek. Po raz kolejny nie rozumiem takiego hype'u aż na Filipka. Zwłaszcza, że on ma 5 przegranych, aż 3-5 rekord. To nie jest dobry rekord za bardzo. Natomiast no Fabiański też nie pokazał się dobrze ostatnio. Zobacz, w ogóle on musi zrzucać. On musi 10 kilo zrzucić do catchweightu. On Fabiański ma problem z wagą teraz. I ma coś problem? Tydzień przed galą zaczął do Filipka się ponoć odzywać, że mordą zmieniamy wagę, nie mogę ogarnąć, Chyba słyszałam, no. Bo że... Filipek to wrzucał na media swoje. Moim zdaniem Sebastian Fabiański nie ma mocnej psychiki do tego typu rzeczy i w związku z tym Filipek wygra. No nawet sam mental, że Fabiański zacznie zbierać i się podda psychicznie. Ale z drugiej strony zobacz, tu jest 20 cm różnicy, a to jest K1 w zasięgu rąk, 20 cm. Steel. Widziałaś tarczę Waca i zobacz, co się wydarzyło w walce. No tak, ale Wac też był, wiesz, dużym chłopem, nie? Steel. Dużym zmasowanym. Więc jak on uderzył, to tam chyba przecież był knockout na Fabiańskim, nie? No tak. Więc tam to nawet nie to, że psycha siada, tylko on dostał taką bombę, że po prostu siadł, nie? Filipek nie będzie w stanie go znokautować raczej.
fajnie, ale myślę, że i tak, jeżeli chodzi o mental do walki, to Filipek jest kilka klas wyżej. Też mi się tak wydaje, no też ma dużo, dużo większe doświadczenie, nie? 8 walk. Do jednej, która trwała tam z pierwszej rundy nie wyszła, nie? Fabiański wchodzi jako debiutant, tak naprawdę, no bo ciężko jakby zaliczyć to, co się wydarzyło. Wiesz, Filipek jest obyty, widać, że wiesz, ma charakter, ma twardą głowę, z Karasiem się prali mega równo, wiesz, oko za oko, wymiana za wymianę. Okej, okay, no odcięło go trochę tlenowo tam na koniec Filipa, no ale bił się z Karasiem na dużym tempie, nie? Pokazał, że nie boi się walczyć z większymi, wyszedł se na Dubiela. No moim zdaniem... Ja, z Dubielem bił. Tak, pomimo przewagi warunków fizycznych, uważam, że Filipek wygra. No tak, no faktycznie, 5 przegranych, ale z drugiej strony dosyć ciężkich miał tych przeciwników w dużej mierze, więc też nie ma się co dziwić, no nie? Dokładnie. No, myślę, że tu Fabiańskiego może wypunktować. Tak. Nawet mimo tej różnicy zasięgu. Przekopie go jakimiś lołami, wejdzie jedną dobrą akcją, bak, 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 Fabiański usiądzie i jak raz pójdzie jakiś knockdown, to potem już będzie, wiesz, z górki. Tak bym obstawił. Zobaczymy. Zobaczymy. Trochę wszystko może się wydarzyć według mnie, że Fabiański może go trzymać na dystans, jeśli zrobi to umiejętnie, pytanie, czy zrobi to umiejętnie, no nie? Ale myślę, że raczej Filipek wygra. Tak jest. Alberto kontra Księżniczka. I pomimo, że panowie nie walczyli ze sobą, to ja mam wrażenie, że już to widziałem. Ale to przez to, że obaj się byli na ostatniej gali. Księżniczka z wampirem, Alberto z Kubańczykiem. Nie wiem, jakoś mi jest strasznie obojętna ta walka. Dobra, jakbym miała typować, to typuję na Alberto. No jakbym ja miał typować, to bym typował na Księżniczkę. To jest K1. Waga podobna, zasięg trochę większy po stronie Alberto. Ale ciężko. Wielkie chłopy. Wielkie chłopy. Ciężko mi to wytypować, ale jakbym miała typować, to myślę, że Alberto mimo wszystko. To ja Księżniczka w takim razie. Piękny jesteś, Pawełku. Ale wszystko może się wydarzyć. Oby tak dalej. Kolejny event na gali Fame K1. Tak zwanej, bo Fame MMA już raczej nie. Czyli kolejna walka. W sumie tak, bo tutaj większy się z K1. Kolejna walka w K1. Franio, piękny chłopiec kontra Giga Chad, potężny Marcin Majkut, Ksajo, który zmasakrował Sketowiczka podczas ostatniej edycji Federacji Bita Śmietanka. Myślę, że werdykt może być tylko jeden. Franio zmiecie tego pozera z planszy. Myślę, że masz rację. Idziemy dalej. Świetnie. Nie, tutaj na poważnie, analizując całą sytuację, wydaje mi się, że Ksajo tu wygra. Reasumując wszystkie kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Wygra Ksajo. No raczej tak. No Franio, okej. Okay. On jakby... Ja sobie oglądałem dzisiaj jego pojedynek z Paramaxilem. To pomimo tego chaotycznego stylu Kuby, to Franio tam nieźle sobie... Ale w ogóle zobacz, jakimi oni są masochistami, że oboje mają 90 kilo, a ustawili sobie catchweight 79. Ja nie wiem, czy Ksajo ma 90 kilo, bo on do Nitra wychodził chyba w 7-0 i do Konopa, czy coś takiego, i z 7-7 pamiętam schodził, czy głupoty p***e? No raczej... Może oni pomylili, może on ma 79. No bo 90 to jest serio. Są dwie dychy zmasował? Zresztą Franio też 90 waży? Chyba ktoś się... Chyba, że naprawdę zrobił giga masę jakąś potężną. No bez znaczenia, Ksajo to wygra. Też mi się tak wydaje. Psycha raczej też bardziej, chociaż Franio chyba też ma dobrą psychę. No ale mam wrażenie, że charakteru Ksajo... więcej ma Ksajo. Tak, że Ksajo go tam pokona, ale trochę wszystko też może się wydarzyć, bo trochę czasu minęło od ostatniej walki w sumie Ksaja. Tak, ale widać, że on ćwiczy cały czas. Po tym, jak on się rusza ładnie na tej bitej śmietance, moim zdaniem, widać, że przepracował sumiennie. Nie wiemy jak Franio, oczywiście, ale... Ksajo mi się wydaje, że ma trochę więcej takiego charakteru wojownika niż Franio. Ale zobaczymy. Main event. Szalony, niesamowity main event. Bardzo, tak, elektryzuje wszystkich. Tańcula kontra Ferrari. Nie wiem. Tańcula, powiem, że wygra. Myślę, że wygra Tańcula. Jest bardziej techniczny zasięg Tańcula. Zasięg rąk też, 20 cm różnicy. Raczej Tańcula wygra. Tak mi się wydaje, że Ferrari, on jest dobry na tych, wiesz, freakowych zawodników i z nimi sobie bardzo dobrze radzi. Myślę, że tutaj na, wiesz, na Tańcule, który w MMA się klepie od zawsze praktycznie. A Tańcula jest bardziej stójkowy czy parterowy? Nie powiem ci, chyba bardziej stójkowy. Bo jak miał main event, ale to mogę głupoty gadać, bo on jak miał ten walkę o pas z Wiewiórem, się mówi o Wiewiór, mistrz parteru, Tańcula, Stójkowicz, taki zobaczymy, czy parter nadrobi, łabababa. Ale to nie jest tak, że... Albo dobra, no nie chcę gadać głupot, nie jestem aż tak pewien. Myślę, że on jest jakby bardziej kompletnym całościowo zawodnikiem i o wiele bardziej techniczny jest Tańcula.
On dużo ciężej trenuje, wiesz. Myślisz, że 3 razy w tygodniu u Mirka Oklińskiego nie wystarczy? Myślę, że nie. Myślę, że w ogóle powinien być remis, żeby Ferrari zrobił teraz 6 remisów i by miał staty 6-6-6. Wtedy mógłby odzyskać pseudonim Władca Piekieł, który tak, stracił. Ale tylko wtedy. Bo tak to nie. Wiesz, tańcule zestawili z Diablo, on miał się bić, nie? No to... Dobra, mój głos idzie oficjalnie na Arkadiusza Tańcula. No i doskonale, mój również. Najciekawszy main event z ostatnich fejmów, zdecydowanie. Ja nie mogę się doczekać tej walki i oktagon zapłonie. Myślę, że zapamiętamy ją na długo. Tak samo jak wy zapamiętacie ten odcinek, prawda? Bo był wyśmienity. Jeśli tak uważacie, to zostawcie lajka, komentarz i suba. Dzięki i do zobaczenia.